Siema, witam was dzisiaj w pogadankowo-newsowym odcinku o Wiedźminie i o kilku innych grach. Zostawcie suba, jeżeli jesteście tutaj nowi, a my bez zbędnego przedłużania lecimy. Przedwczoraj premierę miała kolejna część jednej z najbardziej popularnych gier wszechczasów, Diablo 4. Jeżeli ktoś nie wie, to Diablo 4 jest to gra RPG typu hack and slash od studia Blizzard. Akcja gry dzieje się w krainie Sanktuarium. W grze wybieramy swoją własną klasę postaci, barbarzyńcę odznaczającego się niesamowitą siłą, który w arsenale ma różnego rodzaju broń ręczne, które sieją popłoch wśród napierających hord wrogów, zmiennokształtnego druida potrafiącego przemienić się w dzikie bestie, by razem u boku leśnych stworzeń walczyć z przeciwnikami. Nekromantkę, która potrafi wskrzeszać krwiożercze hordy nieumarłych, łotrzycę, czyli zwinną wojowniczkę, specjalizującą się w walce dystansowej oraz w zwarciu, czy czarodziejkę rozkazującą mocą żywiołów, wykorzystującą dzikość natury, miotającą piorunami, która potrafi na przeciwników sprowadzić deszcze meteorów. Świat Sanktuarium to ogromny świat, na którym możemy toczyć niezliczone bitwy, łączyć siły z innymi awanturnikami, odbijać oblężone osady, czy zapuszczać się głęboko w mroczne podziemia. Wszystkie osoby, które zakupiły Diablo 4 w przedsprzedaży, mogą już testować grę, chociaż zapewne nie każda osoba mogła sobie na to pozwolić, bo ceny zaczynały się od 330 zł, a kończyły nawet na 500 za edycję Ultimate. Mimo takiej ceny gracze po zalogowaniu do gry mogli zobaczyć masę błędów i słabe FPS-y, o ile w ogóle udało im się do gry wejść, bo czasem albo występował błąd, że nie ma się internetu, albo musiało się czekać w kolejce kilka dobrych godzin. Niektóre z występujących błędów są naprawdę zabawne, jak przykładowo ten, w którym musieliśmy pominąć początkowy przerywnik filmowy, bo jeżeli tego nie zrobiliśmy i chcieliśmy zaznać troszeczkę fabuły, przez resztę prologu usilnie gra próbowała wywołać u nas padaczkę, notorycznym migotaniem cieni. Na dodatek postępy z beta testów nie zostaną przeniesione do premierowej wersji, więc tak czy siak będzie trzeba grać w to samo od nowa. Premiera Diablo 4 została podzielona na wczesny dostęp, do którego dostęp mają osoby, które zakupiły grę w preorderze, a wszyscy inni rozpocząć zabawę będą mogli dopiero od 24 marca. W wersji beta dostaliśmy dostęp do prologu i pierwszego aktu. Będzie można się też zmierzyć z bossem świata, Ashwom. Pełny dostęp uzyskać gracze mogą dopiero 6 czerwca 2023 roku. Premiera gry Resident Evil już 24 marca. Fabuła Resident Evil 4 ma nie różnić się od tej oryginalnej wersji gry, więc wcielimy się tam w byłego policjanta z Raccoon City, który pełni rolę tajnego agenta rządu Stanów Zjednoczonych. Od katastrofy biologicznej w Raccoon City minęło 6 lat. Agent Leon S. Kennedy, jeden z ocalałych, zostaje wysłany na misję polegającą na uratowaniu porwanej córki prezydenta. Podążając tropem dziewczyny, trafia do odludnej europejskiej wioski, zamieszkałej przez niezwykle podejrzanych, upiornych ludzi. W demo gry możemy już zagrać i samemu przetestować, jeżeli mamy odpowiednio mocny komputer. W przeciwieństwie do Diablo, gry na ziemniaku niestety nie odpalimy. Ceny Resident Evil 4 zaczynają się od 205 zł, a kończą nawet na 2000 za edycję kolekcjonerską, w której dostaniemy grę w wersji deluxe, steelbook, figurkę przedstawiającą Leona, plakat, artbook, cyfrowy soundtrack i kolekcjonerskie pudełko. W internecie opinie ludzi, którzy mogli zagrać w grę przed premierą, są pozytywne. Rozdano też Oscary na 2023 rok. Oscar za najlepszy film wygrał film Wszystko Wszędzie Naraz. Film o borykającej się z trudnościami codzienności kobiecie w średnim wieku, która zostaje wciągnięta w szaloną przygodę, w której sama może uratować świat, eksplorując inne wszechświaty. Najlepszy aktor pierwszoplanowy Brendan Fraser jako Charlie w filmie Wieloryb. Film opowiada o cierpiącym na poważną otyłość nauczycielu angielskiego, próbującym odbudować więź ze swoją nastoletnią córką. Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, Michelle Yeoh, to się na bank tak nie czyta, jako Evelyn Wang? Nie wiem, Google tłumacz pomoże. Evelyn Wang. W filmie Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy aktor drugoplanowy, Ge Hui Guan, jako Waymond Wang w filmie Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepsza aktorka drugoplanowa, Jamie Lee Curtis, jako Deirdre Bobedra
w filmie Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy reżyser Den Kwan, Daniel Scheinert. Za film Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy scenariusz oryginalny Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy scenariusz adaptowany Woman Talking. W menonickiej kolonii dochodzi do serii brutalnych gwałtów. Kiedy wychodzi na jaw, że sprawcami byli bliscy ofiary, kobieta musi podjąć decyzję o swoim przyszłym losie i pogodzić ją ze swoją wiarą. Najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny Zaklinacze Słoni. Boman i Belly z południa Indii poświęcają życie opiece nad osieroconym słoniątkiem o imieniu Rakhu, tworząc rodzinę jak żadna inna. Najlepsza charakteryzacja i fryzury film Wieloryb. Najlepsza muzyka oryginalna Na zachodzie bez zmian. Film opowiada o przerażających przeżyciach młodego niemieckiego żołnierza na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Najlepsza piosenka RRR. Film RRR albo RRRY opowiada fikcyjną historię dwóch legendarnych rewolucjonistów i ich życiowej drogi do walki o niepodległość swojej ojczyzny. Najlepsza scenografia Na zachodzie bez zmian. Najlepsze efekty specjalne Avatar, Istota Wody. Pandorę znów napadła wroga korporacja w poszukiwaniu cennych minerałów. Jack wraz z rodziną zmuszeni są opuścić wioskę i szukać pomocy u innych plemion zamieszkujących planetę. Najlepsze kostiumy Czarna Pantera, Wakanda w moim sercu. Po śmierci króla Tichali, królowa Ramonda, Shuri, M'Baku, Okoye i Dora stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw, otwierając nowy rodzaj swojej historii. Mieszkańcy Wakandy łączą siłę z Warlock Nakią i Everettem Rossem, by wytoczyć nowy kierunek dla swojego królestwa. Najlepsze zdjęcia Na zachodzie bez zmian. Najlepszy długometrażowy film animowany Pinokio. Zachwycająca od strony wizualnej i muzycznej filmowa opowieść w technice poklatkowej o drewnianym pajacyku, który ożył. Autorstwa nagradzanego Oscarami Guillermo del Toro. Najlepszy dźwięk Top Gun Maverick. Po ponad 20 latach służby w lotnictwie marynarki wojennej Pete Marwick Mitchell zostaje wezwany do legendarnej szkoły Top Gun. Ma wyszkolić nowe pokolenie pilotów do niezwykle trudnej misji. Najlepszy film międzynarodowy Na zachodzie bez zmian. Najlepszy krótkometrażowy film autorski Irlandzkie pożegnanie. Najlepszy krótkometrażowy film animowany Chłopiec, kret, lis i koń. Łosie, jelenie, sarny, dziki, lisy. Film opowiada o nietypowej więzi pomiędzy czwórką przyjaciół, którzy odkrywają znaczenie dobroci, odwagi i nadziei. Najlepszy montaż Czechu gry. Oraz film Wszystko Wszędzie Naraz. Najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny Nawalny. Film opowiada o człowieku, który przeżył zamach na swoje życie, zatruwając się śmiercionośnym środkiem nerwowym w sierpniu 2020 roku. Oscar specjalny, nagroda humanitarna ląduje do Michaela J. Foxa. I najważniejszy temat dla wszystkich fanów Wiedźmina. Nietypowa promocja Żabki. Wiedźmini Szkoły Żaby. Od kilku dni Żabsy, czyli punkty sklepu Żabka, można wymienić na darmowego Wiedźmina 1. Odebranie Wiedźmina to koszt 500 Żabsów, a z każdą wydaną złotówką dostajemy 4 punkty. Więc darmowego Wieśka będziemy mogli odebrać dopiero po wydaniu 125 zł. To już trzecia taka akcja Żabki, zahaczająca o świat graczy. Wcześniej za punkty Żabki mogliśmy odebrać inne tytuły. Liczba kopii jest ograniczona i jest ich 5000. Chciałbym, żeby te odcinki newsowe były regularnie publikowane na tym kanale i mam nadzieję, że format z czasem będzie coraz lepszy. Oczywiście filmy z ciekawostek z Wiedźmina będą nadal, a my widzimy się w następnym.